Cześć YouTubie! Miałem robić w weekend coś zupełnie innego, zupełnie inny filmik chciałem zamieścić, ale zrobiłem to pancerny leżak, który przez swoją wagę i to, że jest zrobiony z metalu, z powodzeniem można ustawić jako przenośną zaporę przeciwczołgową. Serio, mam nadzieję, że nigdy w to nie wjadę przez przypadek samochodem. Dobra, trochę żartuję. Dotrwajcie do końca, bo leżak nie jest taki ciężki, za to jest naprawdę w porządku. Waży trochę, ale myślę, że będzie długowieczny i nie rozpadnie się po tym, gdy ktoś, na przykład mojej wagi, gwałtownie na niego usiądzie. A skąd w ogóle taki pomysł? No bo rozwalił się nam kolejny leżak. Kupiliśmy ich kilka z 5 lat temu, no i niestety rozpadają się. Ja wiem, że zabrzmię teraz jako stereotypowy dziadek, co wspomina dawne czasy, ale pamiętam leżaki z czasów naszych rodziców, takie PRL-owskie, które wciąż są używane po wielu działkach i ogródkach działkowych. Te leżaki są praktycznie wieczne, mimo że tak samo jak te moje były wykonane z drewna. Obecne leżaki można kupić owszem tanio, ale co ktoś na nich usiądzie, to albo się rozchodzą na wkrętach, albo po prostu pękają. No przynajmniej te, które ja mam. Zatem zmęczony tym, że obecnie wszystkie rzeczy są robione tak, by się rozpadły, i tym, że trzeba to wszystko potem wymieniać, postanowiłem wykorzystać dwa metalowe profile, które zostały mi jeszcze po budowie gokarta, i zrobić taki pancerny leżak samemu. Projekt jest prosty, taki jaki lubię. Czyli zero projektu i wszystko na oko. No, mi najfajniej się pracuje bez planu. Audiobook, spawarka i do dzieła. Dojdę do jakiegoś problemu, rozwiązuję i idę dalej. No ale jeśli ktoś z was chciałby zbudować sobie taki leżak bez eksperymentowania i zrobić to w miarę prosto i szybko, do czego zachęcam, bo całość zajęła mi raptem 3 godziny, to w opisie tego filmiku daję linka do pomierzonych części. Na pewno się komuś przyda. Przynajmniej mam taką nadzieję. No to lecimy. Jak już wspomniałem, proces budowy zacząłem od wygrzebania porzewiałych profili z zagarażu. To takie miejsce chyba w każdym domu, gdzie są resztki wszystkiego. Profile oczyściłem z rdzy za pomocą szlifierki kątowej z założonym papierem ściernym. No i tu uwaga, bo widziałem już takie wyczyny, nie czyśćcie rdzy na profilach w ten sposób z ręki, używając do tego jeszcze tarczy tnącej, bo sobie zrobicie krzywdę. Papier ścierny to coś zupełnie innego, ale i tak lepiej założyć jakąś ochronę na oczy, zatem nie naśladujcie mnie tutaj. Kolejnym krokiem było przycięcie profili. Nie była to trudna rzecz, bo wszystkie cięcia są proste, pod kątem 90 stopni, zatem nie wiem, kilkanaście minut i elementy były pocięte. Następny etap to spawanie. To też jest proste, bo wszystkie połączenia są również pod kątem 90 stopni. Wykorzystałem więc kątowniki, ściski stolarskie do przytrzymania materiałów, no i jak widzicie spawałem sobie na podłodze i w ten sposób wyspawałem sobie 3 gotowe elementy. Dużą ramę, średnią ramę i takie coś w kształcie litery C. Miałem więc 3 gotowe elementy, takie jak widać na ujęciu, i teraz należało je przewiercić w odpowiednich miejscach. I nie była to trudna rzecz do zrobienia, bo zdecydowanie można ją zrobić z ręki, bez specjalnych stanowisk wiertarskich. W końcu to leżak i nie wymaga jakiejś większej precyzji. Teraz dochodzimy do tego momentu, gdy część z was może się zastanawiać, ale co on zrobił? Jak on teraz założy na ten leżak materiał? Przecież się nie da. No i macie rację, nie da się. Ale to nie jest problem. Robię nacięcie na dole małej ramy i na górze dużej i przez to nacięcie będzie zakładany materiał. I jak to będzie działać, to zobaczycie dopiero po zmontowaniu całości, wtedy to będzie jasne. Teraz czas na montaż. Wykorzystałem do tego zwykłe śrubki, podkładki i nakrętki. Śrubki można przykręcić nakrętkami samokontrującymi się, żeby się nie odkręciły, lub takimi ze skórą w środku. To bardzo dobre rozwiązanie. Jeśli jednak nie macie takich nakrętek, to użyjcie zwyczajnych, tylko że nie jednej, a dwóch, i skontrujcie jedną o drugą, to znaczy przykręćcie je mocno do siebie, wtedy się nie odkręcą. Ostatni etap to malowanie. Użyłem akurat takiej farby, jaką miałem w garażu, czyli czarna, półmatowa farba, markowa, olejna na rdze. Mam nadzieję, że się sprawdzi. No i gotowe. Bez materiału leżak wygląda, jak wspomniana na wstępie, zapora przeciwczołgowa. Czas więc założyć materiał. Jak widać, materiał zakładam przez te wspomniane już przecięcia w ramie, a następnie nasuwam na to większy profil i całość skręcam. Może nie wygląda to ładnie, ale działa i nie widać tego spod materiału, więc jest w porządku. No i cóż, to tyle. Pancerny, długowieczny leżak gotowy. Zapewniam, że jest naprawdę solidny. Nie
jest wcale taki ciężki. Spokojnie da się go nosić i przestawiać z miejsca na miejsce w ogrodzie. No ma jednak pewien mały minus. Ryje trawnik. I to jeszcze pół biedy, żeby to był trawnik. Ale na płytkach, na tarasie to raczej bym go nie postawił. Ale w sumie nieważne, spełnia swoje funkcje przy grillu, na trawie jest po prostu rewelacyjny. No i bardzo przyjemnie mi się nad nim pracowało. Bardzo lubię takie projekty. 3 godziny, bez planu i zrobione. A efekt, sami widzicie, do następnego razu. Do zobaczenia.